witajcie w dzisiejszym nowym vlogu. To znaczy może nie tyle we vlogu, tylko w filmie, który będzie mówił o jesiennych stylówkach. Jesiennych stylówkach z wykorzystaniem koloru najmodniejszego podobno w tym sezonie. Jednego z najmodniejszych, czyli to będzie bordo. W moim przypadku będzie trochę bordo, trochę przełamania bordo i czerwieni. I będzie odrobina fioletu, takiego, który też w tym sezonie będzie. Odrobina czekolady, także wszystko to, co pojawia się w tym sezonie na wybiegach. Ja co prawda z trendami to tak średnio, generalnie noszę to, w czym czuję się najlepiej, ale jeżeli można do tego liznąć trochę trendów, to dlaczego nie, prawda? Także pokazuję Wam już pierwszą stylówkę, którą mam na sobie. Na górze mam sweterek z marki Hush. Nie wiem, jak pokazuje ten kolor aparat, natomiast to jest takie połączenie czerwieni właśnie i bordo. Jest to przedziwna mieszanka, dlatego że sweter jest wykonany w połowie z wełny, a w połowie z wiskozy, czego ja normalnie bym nie tolerowała, moja skóra. A tutaj czuję się, jakbym miała na sobie samą bawełnę. A jest to praktycznie w połowie wełna i wiskoza, więc jestem przeszczęśliwa, że jest taka mieszanka wełny, którą ja mogę nosić. Do tego swetra mam, to właściwie to jest taka bluzeczka, ciężko powiedzieć, że to jest sweter, bo to jest cieniutkie, ale bardzo ciepłe, no bo to wełna. I słuchajcie, do tego mam spodnie, które ponownie są w trendach, ponieważ to są spodnie bardzo stare z marki Next i to też jest mieszanka pół na pół wełny z wiskozą. Ja po prostu oszalałam na punkcie tych spodni. Nigdy bym ich nie wzięła dla siebie, czytając tylko metkę, bo 50% wełna to, no tak jak mówiłam, to jest dla mnie zjadliwe. Natomiast ja nie wiem, jak oni to zrobili, ale to jest coś pięknego. Miałam jej sprzedać, ale wydaje mi się, że ja je sobie zostawię, pomimo tego, tak jak mówię, że jest to wełna, bo czuję się w nich fantastycznie. Będę musiała je prawdopodobnie tylko skrócić odrobinę. Mam nadzieję, że widzicie tutaj końcówkę. Ja mam na sobie bardzo wysokie szpilki w tym momencie. One mają 10 cm i tak ciągnęłabym te spodnie po ziemi, więc myślę, że te 3 cm będą do skrócenia, ale poza tym zobaczcie. Spodnie, no może nie z bardzo wysokim, ale ja mam je, no w sumie z wysokim, ponieważ ja mam je do pępka, równo do pępka. I do tego mocno szeroka nogawka. Jezus, normalnie. I przyznam Wam się, że te spodnie leżą u mnie w pracy już bardzo długo. Myślę, że z półtora roku. Nikt ich nie chciał kupić, więc przejdą na mój użytek. Ja ich nawet nie mierzyłam wcześniej właśnie ze względu na tą mieszankę, ale okazuje się, że to jest coś, co moje ciało przyjmuje z wielką wdzięcznością. Także coś takiego. Do tego świetnie się sprawdzi ten mój krótki żakiet z River Island. W krateczkę. O, zobaczcie. I taka... Taka szkocka propozycja, powiedziałabym, na jesień. Widzicie? Bardzo mi się podoba. I w życiu bym nie powiedziała, że wszystkie te trzy rzeczy mam u siebie. Co prawda nie w domu, bo były w sklepie. Znaczy, żakiet jest mój domowy, natomiast sweter i spodnie są przyniesione ze sklepu. Sweter ten czerwony, wełniany, to nie wiem ile już. 2 lata pewnie wisiał u mnie, nikt go nie chciał, więc dzisiaj ja go chcę. Zabieram go do szafy, spodnie skrócę i wydaje mi się, że jesienna stylówka, jak się patrzy, co by na to. Do tego pasowałaby mi na takie odelegancenie tej stylówki. Jakaś fajna nerka, skórzana, w sportowym stylu, taka klasyczna. Ale w sportowym, takim niezobowiązującym stylu i myślałabym jeszcze nad wymianą butów na jakieś loafersy albo na jakieś oksfordki, tylko to już oczywiście po tym, jak skrócę spodnie, bo jeżeli bym ich nie skróciła, to każdy w miarę płaski but byłby niemożliwy, po prostu bym przydeptała spodnie całkowicie, ale stylówka tak wygląda i co wy na to?
Druga stylóweczka to jest stylówka z ramoneską, ale też ze spodniami. Słuchajcie, szalik oczywiście można sobie motać, jak się komu podoba, natomiast ja jestem zmarzlak i pod szyją muszę mieć mocno zamotane. Dlatego u mnie raczej fantazyjnych wiązań pod szyją nie będziecie widzieć. Dlatego, że o, u mnie coś takiego rzuconego luzem powoduje, że mnie jest zimno. Więc ja mam zwykle bardzo pod szyją zamotane. No dobra, ale na razie jest ciepło, to dzisiaj w ogóle ma być 26 stopni, więc niech tak będzie. Golfik. Sweterek mam dokładnie ten sam. Mam swoją własną ramoneskę z ochnika, do tego właśnie ten szal, który jest no, prawie w tym samym kolorze co sweter. I spójrzcie na dole. Na dole mam spodnie, które są na mnie zdecydowanie za długie, są też lekko za duże, ale chciałam je Wam pokazać dla inspiracji. To są spodnie z marki Bowden, które są też wykonane w połowie chyba z wełny. One są na podszewce. No, trochę są na mnie za duże, więc nie będzie takiego efektu. To jest 38, ale tam odbity mogłoby być, tylko że są za długie. Ale zobaczcie, tył mają taki, ja tu je sobie ściągnęłam z przodu, żeby było widać, jak one wyglądają na pupie. I bardzo mi się w ogóle podoba połączenie czerwieni i fioletu. Zawsze mi się podobało. Tu jest połączenie dwóch różnych fioletów. Takiego zimnego fioletu i takiego wrzosowego. Piękne jest to połączenie. I nie wiem, czy widzicie, jakie mam... To jest mój najnowszy nabytek. Jakie mam buty. Cały czas się jeszcze zastanawiam, czy je sobie zostawić, czy nie. Ale buty są tak odjazdowe, że chyba je sobie zostawię. Zaraz Wam zrobię zbliżenia na te buty. Są to takie oksfordki z marki, pierwszy raz widzę takie buty, Ralph Harrison. I one są wykonane ze skóry licowej, są w ogóle nowe, z bardzo pięknej skóry licowej i całe są wysadzane jakimiś kamieniami, coś takiego. Są odjazdowe niesamowicie do takiej monochromatycznej, czy takiej w ogóle minimalistycznej propozycji. Takie odjazdowe buty to jest coś. Także o, tak bardzo mi się podoba właśnie połączenie czerwieni i fioletu. Zawsze mi się podobało. Kiedyś było to uważane za nieładne połączenie. Dzisiaj uważam, że tak się powinno nosić. To jest piękne połączenie. Pamiętam, że miałam kiedyś taką nauczycielkę od plastyki w podstawówce chyba jeszcze, albo w liceum, która właśnie nosiła na sobie takie nieoczywiste połączenia i wtedy mi dało do myślenia, że skoro ona tak nosi, to znaczy, że wcale to nie jest tak, że nie można takich kolorów łączyć. Dzisiaj mi się to bardzo podoba. Zresztą każdy nosi, co lubi, co mu się podoba. A spodnie są świetne, są do sprzedania, gdyby ktoś chciał, no bo na mnie nie leżą najlepiej, a poza tym szkoda ich skracać, a są boskie. Ja je tutaj trochę sobie podłożyłam w ogóle, ale na nie to nie ma takiego wyglądu, ale samo połączenie kolorystyczne, zobaczcie. A w ogóle pokażę Wam jeszcze, ja mam w domu swoją własną kurtkę w kolorze liliowym, taką watówkę pikowaną i spójrzcie, ja postaram się zapiąć do góry, żeby, bo akurat to połączenie kolorystyczne jakoś tak niekoniecznie mi leży, tej czerwieni z tym liliowym, ale spójrzcie, samo połączenie właśnie takiej, takiej liliowej barwy w dużej ilości z takimi spodniami fioletowymi wygląda, uważam, może nawet i ciekawiej niż z tą czarną ramoneską. Spójrzcie. Żeby nie było tego czerwonego widać, żeby nie zakłócał nam tu tego połączenia. O! I powiedzcie, czy to nie jest odjechane połączenie? Takie bardzo niezobowiązujące. Wpiszcie mnie do tych butów, bo wtedy zmienia się całkowicie styl tego ubrania. Ale popatrzcie. Ja w ogóle dawno już doszłam do wniosku, że tak naprawdę to nieważne, co się nosi. Oczywiście ważne jest to, żeby było wygodnie, no żeby nas to... nie robiło z naszej sylwetki karykatury, ale jeżeli poza tym, wiecie, dobrze się w tym czujecie, jest to wygodne i jest dla Was ok, to tak naprawdę nieważne, co macie na sobie. Ważne według mnie są połączenia kolorystyczne. Albo Wam coś, plama kolorystyczna dodaje urody, albo wręcz przeciwnie, odbiera Wam ją, więc tak naprawdę, słuchajcie, to jest pełna dowolność, bylebyście w tym dobrze wyglądały.
nie ma się co trzymać trendów, ale wiadomo, że przychodzi jesień, no to kolory też są inne, dlatego że to, co nas otacza, się zmienia. Zmieniają się barwy, więc i zmieniają się barwy u nas. To jest logiczne, naturalne. Latem nosimy bardziej pastelowe kolory, zimą, jesienią bardziej nasycone. Przynajmniej ja tak mam. Myślę, że wiele z nas tak ma. Także zobaczcie, tak to wygląda liliowy z fioletem. Dla mnie bomba, super. O, zmieniłabym to czerwone tutaj pod spodem, ale poza tym w ogóle uwielbiam tą kurtkę. Kupiłam ją jeszcze za czasów, kiedy można było coś kupić na koniec wyprzedaży za 2 zł i ona jest jeszcze kupowana za 2 zł. Było to dawno temu, ale kurtka jest świetna. To jest Marks & Spencer, zdaje się. Świetna kurtka. A jeśli lubicie bordo, a nie chcecie mieć go przy twarzy, uważacie, że nie jest dla Was twarzowy, że się źle się czujecie, mając właśnie go blisko buzi, to zawsze można mieć bordo w dodatkach. Ja w tym momencie mam bordowe rajstopy, grube już, takie jesienne, także nie dość, że podkręcają stylówkę, to jeszcze do tego dają ciepło. Dlatego mam plisowaną spódnicę w czekoladzie takiej, beżowy golfik i dopóki jest jeszcze na tyle ciepło, że wiecie, macie takie 18 stopni mniej więcej, to da się założyć do tego jeszcze taki krótki bezrękawnik, który jeżeli jesteście mojego wzrostu, to a bezrękawnik kończy Wam się mniej więcej w pasie i to można spokojnie nosić takie długie solajki, bo wtedy nie robi Wam takiej brzydkiej, przytłoczonej sylwetki, tylko on się kończy tam, gdzie jest Wasza talia i wydłuża sylwetkę. Równie dobrze można mieć również bordową torebkę, która jest na tyle daleko od buzi, że nie zaburza Wam tutaj kolorystyki przy twarzy. Są bardzo fajne w tej chwili nerki w Sinsayu, chyba 15 czy 18 zł w różnych kolorach. Można sobie taką stylizację podkręcić, taką nylonową, bo one są nylonowe nereczki. Także o, tak to wygląda. Oczywiście fajnie też by to wyglądało z kowbojkami, z długimi, eleganckimi kozykami, czy też ze sneakersami, tylko że ja mam tylko białe, więc i takie beżowe, więc tu by mi cięło nogę zupełnie na pół, więc wolę mniej rzucające się w buty, mniej rzucające się w oczy buty. Także tak. Trochę sportowo, trochę elegancko, tak po mojemu. Oczywiście pamiętajmy, każdy nosi się tak jak chce, a ja akurat tak lubię. I ostatnia taka bardzo luźna propozycja, to jest propozycja z takim długim zapupę swetrem, który się zawsze fajnie sprawdzi, taki wiecie, klasyczny, z warkoczami. To jest akurat wełniany, tak mi się wydaje, że to jest wełniany, zaraz Wam powiem dokładnie. No tu jest 31% wełny. Więc 31% wełniany sweter z marki Polco Stello. To już tak się ze świętami kojarzy, nie? Ale do tego właśnie fajne są czarne, zwykłe leginsy. No ja nie mam zwykłych, mam lateksowe, ale całe lateksowe też będą bardzo fajnie wyglądały. I do tego jakiś płaski but. I tutaj też bardzo fajnie będzie wyglądała nerka przewieszona, czy też kopertówka jakaś taka sportowa, bo wtedy o, robi nam talię tutaj, gdzie przecina sylwetkę. Bardzo proste, bardzo wygodne, idealne na jesień i do tego fajnie będzie wyglądał jasny trencz, poczekajcie. I do tego właśnie jeszcze może być taki krótki trenczek, który zakrywa pupę, jeżeli źle się czujecie z taką stylizacją, z krótkim swetrem, znaczy długim, krótkim, wiecie, no nie jest do kolan. To taki nie za długi trencz, który nie obciąża sylwetki, właśnie też bardzo fajnie wygląda. W ogóle połączenie takiej czerwieni z kremowym trenczem to jest w ogóle coś pięknego. Mi się bardzo to podoba, także o, taka niezobowiązująca jesienna stylizacja. A w ogóle jeszcze szukam chętnej na przepiękny
bordowe sztruksy. Cudowne są po prostu. To są sztruksy z marki Vero Moda. Zobaczcie, długie, szerokie, piękne sztruksy. Na mnie są zdecydowanie za duże. Tu nie wiem, to jest rozmiar 32. Wygląda tak, jakby to miało być męskie, ale one raczej męskie nie są, z takim tyłkiem dużym. Więc, znaczy dużym w sensie w stosunku do męskich spodni, o to mi chodzi. Także to jest jakaś 40, wydaje mi się. Świetne portki, naprawdę piękne, zobaczcie z bliska, jak cudny jest kolor tego bordo. Dajcie znać, jeżeli któraś z Was ma ochotę na takie spodnie, bo szkoda, żeby się marnowały, także. Dziękuję za dzisiaj, mam nadzieję, że stylówki Wam się podobały. Wiecie, no to jest, pokazuję Wam to, co ja noszę. Nie robię stylizacji takich, które mogłabym ściągnąć z Pinteresta i pokazać Wam, bo to żaden problem. Ale ja i tak tego nie będę nosiła jeden do jednego tego, co jest w trendach, więc pokazuję Wam to, co ja na co dzień noszę. I dlatego też mam nadzieję, że Wam się podobało. Dziękuję Wam pięknie za uwagę. Dajcie znać, co Wy będziecie nosiły tej jesieni. Czy kolor bordo, fiolet, czerwień i czekolada będzie się przewijała w Waszych stylówkach? Czy też macie to w nosie i będziecie nosiły to, na co macie ochotę? Dziękuję pięknie i do zobaczenia już w następnym filmie. Trzymajcie się ciepło. Buziaczki i pa!